witam dzisiaj mnie z widzu wizualnie. Witam was ponownie w grze, która się nazywa Stories, The Path of Destiny. Lecimy dalej. Energy boiled in her other paw, but before she could kill him, he slashed his sword into her heart. She staggered. I could have loved you, you son of a bitch. Okay. And then she died. Renato stood there for hours, unable to move. Finally, a ship landed near him. Hino had brought the Farfarer. On board the Farfarer, Pino couldn't stop grinning. I can't believe you actually killed her. Why didn't I trust her? Renato said. All he could feel was emptiness. You killed the Emperor's daughter. You might want to run for it, if you care whether you live or die, that is. Since Renato didn't, he grabbed the wheel, and he sailed for the Imperial. Mam wrażenie, że jest dokładnie tak samo, jak było bez tych zmian. Że nic się nie zmieniło, chociaż decyzje stanowczo są inne tym razem. Czy ja mam po prostu przebić cały ten wątek i mi odblokuje wątek w drugiej historii, a później w trzeciej historii, a później coś nowego? No to jest nieco bardzo dziwne. Ale okej, nie wiem, może się nie znam. Przestań mi migać w telefonie, wiem, że coś przyszło, słyszałem. Kota na kolankach grzeje, nie? Bo to jest podstawa dobrego nagrywania, jak jest kot na kolanach. Dobrze, że nie na karku, tak jak przed chwilą całe dwa nagrania. Moje plecy mówią pas. Kotku, zrobiłaś się za ciężka i za duża na ten numer. Tak do ciebie mówię, nie pasz na mnie z tym wyrzutem. Czy te loadingi długie tak być muszą? Że gwizu później, po czym loading się skończył. The Empire has seized his ship. They'd have to take it back. What? Brakowało jakby kawałka historii? Get the father? Przecież przed chwilą leciał na nich. Sam z siebie i z królikiem. A teraz nagle musi odzyskać swój statek? Coś im się dupło się było się? There it was again. The back door to the portal that went to the center of the fleet. Myślałem, że to łopata, to rozbity garnek. Okej, okay, rozbity garnek wciął nas do statek. And there it was, his beautiful skycraft, the Farfarer. It would fare very far indeed, beyond the Empire, beyond the reach of the Empire, to the mystical island of Avalon. He didn't know exactly where it was, but he knew he could find it. And they would find peace there. Second star on the right, and straight on to the morning, laughed Zenobia. And they laughed together for the first time in a long time. Przecież ona nie żyje, dopiero co ją zabiłem. Pomijając, że właśnie została z tyłu. Ale jak? Hey, what do ravens say when they die? Never mind, I'll wait. Nie podoba mi się, że gra się tak zbudziła. To jest prawdopodobnie jeden z ostatnich wyborów, który na mnie czeka, więc... Jeżeli ja teraz skończę grę poprzez to, że mi się zbudziła... Często tak jest, że coś fajnego można przez bugi odblokować, ale lubię, jak to mi się robi w MMO, a nie single player gierce, którą próbuję oklepać na różne sposoby.
Damn it. Ow. Ow. Jakby tak zeskoczyć na dół. Okej. Tu? Dobra, jest inaczej. Czyli zabiłem dopiero co kocicę, żeby móc z nią uciec. Teraz muszę naokładać, bo się kombo wyzerowało po... Pac, pac. No chodź tu, dziadzie. Jest! Level up! They did not go unnoticed. Scout ships lifted off, and a long lance of the Imperial flagship. Renato turned downwind to gain speed. The Raven ships could pursue. They couldn't close. The Farspeaker croaked, "We'll return her and live! Go sacrifice yourself," yelled Renato. "Then you won't have her either." On the flagship, the Emperor was readying some arcane weapon. It was the core. A devastating beam lanced out of the flagship. Renato zigzagged wildly to keep the Farfare out of it. Now the Raven scout ships were closing the distance. And the beam was getting closer too. Then came a blinding flash. And the air was searingly hot all around him. There was a thunderous, deafening roar. He could smell burnt oak and burnt feathers and burnt flesh. But when he could hear and see again, they were alive and unhurt. And they were alone in the sky. Zenobia embraced him. They had done it. Through luck, through love, they had won the war. Avalon, here we come, he said as he held her arms wide at the prow of the boat and let her feel its speed. Maybe the real Avalon is wherever we're together, she said. And so, after a bit of an argument, Renato and Zenobia went to one of the two Avalones. The one shrouded in mists. Or the one in their hearts. But which one they went to, I'll never tell. He'd done it. He'd forged his own destiny. Well, he hadn't actually done it. But he knew what he would do. Renato smiled at the book. He practically wanted to kiss it. The kid's sacrifice hadn't been in vain. He'd saved the book and saved the world. Renato owed him and his mother so much. Renato lowered the mainsail and let the Farfarer shoot forward in the breeze. Second star to the right and straight on till morning. But this time, he would win. Dziękuję za uwagę, hej! Niech sobie napisy lecą. Kilka myśli na koniec, zanim to przewiniemy. Gra na pewno była warta swojej ceny. Ja ją zgarnąłem w dniu premiery za pełną kwotę. Tam było chyba 13... Nie, było minus 10% i to było 13 euro, więc... Jeżeli kogoś takie coś interesuje, to łapać w promocji, bo jest świetna zabawa. Problemem jest bardzo duża ilość błędów, których nie powinno być, bo to, że postać się gdzieś tam zatnie, bije się w mur, to jest irytujące, ale do przeskoczenia. Ale na przykład to, że przyniosło mnie na koniec, pomimo tego, że zabiłem kocic... Ostatni odcinek, to jest ostatni odcinek, ludzie widzieliście, co się stało.
Zaczęliśmy dokładnie tam, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli wybraliśmy inny kierunek rozwoju, zamiast podać gdzie jest baza danych, gdzie jest baza rebeliantów w Kocicy. Skoczyliśmy ją tak, że wysłaliśmy ją w inne miejsce, tam się pokłóciliśmy i ja ją zabiłem. I ta historia powinna się kontynuować. Ale wskoczyło coś, co powinno być. Wydaje mi się, że to pokłócenie się z nią powinno się zakończyć inaczej. Królik powinien interweniować i królik powinien zginąć. Tak mi się wydaje, bo go tutaj nie było. I skoczyliśmy na koniec. Król próbował użyć broni, przez co rozpierdzielił całą flotę swoją powietrzną i nam się udało zwiać. To jest fajne zakończenie, to jest dobre zakończenie, tylko przez ostatni filmik wyświetlił się nie ten i coś się zrąbało, więc ostatni odcinek macie z błędem. To wiele mówi o tej grze. Gra jest cały czas patchowana i naprawiana. Znając moje szczęście, teraz jest koleś prawie powyżej środka ekranu, teraz Nikola Tesla, poniżej Wani Jaszpala, Papliu. Nikola Tesla, serio? Koleś się nazywa Nikola Tesla? Właśnie znika, o, zniknął. Dobra, wracając. Nie wydaje mi się, żebym oddał tej grze cześć, nagrywając tą serię, co jest całkiem na twórców, bo to w sumie oni zrąbali, to nie moja wina, że mi się na moim kompie błędy wyświetlają. Jestem dobrym beta testerem, co ja mogę powiedzieć, powinni mnie zatrudnić i powinienem z tego żyć, ale nie chcą. Ich sprawa. Gierka była fajna, dobrze się przy niej bawiłem, odhaczanie wszystkich bonusów, dodatkowych rzeczy było żmudne i nudne i niezbyt zabawne, więc polecam ją na szybkie, ostre granie, a nie na przechodzenie do znudzenia. I ogólnie jestem na tak. Teraz, skoro skończyły się napisy końcowe, zobaczymy, czy możemy lecieć dalej z różnymi tymi. The Truth Finder will help you find the path that leads to truths you have not found yet. Oh, look for this icon when making choices in the book. This option can be toggled in the gameplay options menu. Czyli mogę teraz poszukać ścieżek, których mi jeszcze brak. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Czyli teraz będę mógł wybierać. To jest bardzo fajne. Zobaczmy, jak to działa. Renata knew that using it could go catastrophically wrong, but he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. Tak, a mogę to przyjąć teraz? To jest ogromny minus tej gry, że nie można tych linków przebijać. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Klaas! Specjalnie krawat ubrałem na tą okazję. Nie wiem, czy widać. Chyba nie widać. No, mogę. Mogę, nie mogę. Choices. Czy ja mogę z tego wyjść? Jakbym teraz wyszedł z gry, chyba muszę włączyć w opcję, bo to mi się w ogóle nie wyświetla. Potrzebuję 5 historyjek odblokować. No dobra. Zrobię to jeszcze. Jeszcze to zrobię. To są 4 nagrania. Całe 4. Tak.